Cześć wszystkim, kochani, nazywam się Ładeda, a to jest koniec systemu. Szybkie info. Właśnie stworzyłem playlistę na Spotify, więc link będziecie mieli w opisie i będziecie mogli zobaczyć jakie... Więc będziecie mogli zobaczyć jakie używam piosenek do moich filmików. Jeśli których piosenek nie ma na tej liście, to dajcie mi po prostu znać, który fragment was interesuje, który fragment piosenki. To ja po prostu postaram się znaleźć i jak dam radę, wrzucę to na Spotify, bo... Bekać mi się chce. Kurwa. Ponieważ niektórych piosenek nie ma po prostu na Spotify i właśnie to jest problem, więc będę wam odpisał po prostu w komentarzach jak nazwa muzyki, jaki utwór. Tylko komentować. Dzisiaj mam dla was coś specjalnego, ponieważ wymyśliłem fajny sposób na zintegrowanie dużej ilości osób na moim kanale, bo widzę, że jest was coraz więcej, więc to jest fajne. Wymyśliłem coś takiego, że będę promował youtuberów, jeśli chodzi o tych mniejszych, a zaraz właśnie tych na moim poziomie. Będzie to wyglądało tak, że osoba, która chce się promować na moim kanale, po prostu będzie musiała mnie subskrybować. Wtedy napiszcie po prostu w komentarzach, że chcecie promowanie po prostu na moim YouTube. W każdym odcinku mojej nowej serii będę opowiadał o waszych kanałach. I to nie tak jak wszyscy, że pokazują po prostu waszą stronę kanału i tyle. I coś tam gadają, no fajny kanał. No wchodźcie do niego, no. Tylko będziecie mieli full profesjonalkę, będą płomienie, będą pościgi, wiele, wiele więcej, będą postrzały. Kurwa mać, a jebem w te... Tu mamy mikrofon ludzka, patrzcie, widzicie? Właśnie w niego cały czas uderzam. Więc jednym słowem, będziecie mieli fajne promowanie. Będę rozsyłał wasze linki wszędzie, żebyście mieli większą szansę po prostu się wybić. I tak samo jest z mojej strony, będę jakoś wykorzystywał właśnie tą szansę, żeby też jakoś z mojego kanału po prostu jakoś wycisnąć ile wlezie. Więc zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że to wypali. Od razu po tym odcinku zrobię nową serię, więc po tym odcinkiem piszcie, jakie kanały wam promować. Oczywiście zobaczę, jak ktoś mnie subskrybuje, go promuje, a się nie. Wystarczy jeden klik właśnie tutaj na dole i zacznie się promowanie, więc czas start. Zauważyłem, że ostatnio z dupy, a wróć DVP, dodał teledysk, rap. Wiecie co wam powiem, ja jakoś nie przepadam za rapem, jakoś tak, no nigdy nie integrowałem się z tym typem muzyki. Ale jak usłyszałem ten nowy kawałek z dupy, co stworzył z jakimiś dwoma kolesiami, to wow. Rap jest chyba o biologii? Chyba tak. Wiem tylko, że odcinku ja nie jestem przygotowany, zawsze mówię chyba. Ale po prostu wiecie co, mam dla was taką małą tajemnicę, po prostu nie chcę mi się przygotowywać. Bardzo polecam, jeśli nie oglądaliście jego teledysku, to obejrzyjcie szybko, bo jest naprawdę mega. Fajne brzmienie i tekst. Może z dupy jakoś nie jest tam profesjonalnym jakoś jakby raperem, ale wow. No, dykcję ma dosyć dobrą, fajny flow, jak się to mówi w rapie, tak? Flow? Nie znam się, ale no, polecam. I ogólnie dzisiaj zaniosłem mojego kotka, którego widzieliście w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki wcześniej chyba? Lunę zaniosłem na zabieg sterylizacji. Tak, bo już doszedł czas, kiedy trzeba jej wyciąć takie tam rzeczy, żeby się nie rozmnażała. Chociaż w sumie, jeśli ona przebywa cały czas w domu, to w sumie z nikim ma się nie rozmnażać. Ale jeśli ktoś nie wie, jeśli ktoś nie ma kota, to po prostu kot po prostu co jakiś czas, jak ma ruje, czyli to jest czas, kiedy chce mu się dupcyć, jakby podsikuje powiedzmy, albo strzela jakby takimi feromonami, żeby przyciągnąć osobnika płci przeciwnej do kopulacji. Ten odcinek zamienił się w odcinek naukowy. Więc no, dzisiaj poszła na zabieg. Poszła chyba o 15:15, a jest 18, więc za godzinkę będę musiał iść do weterynarza odebrać ją. Więc no, zobaczymy jak to będzie. Co ciekawe, jak się będzie czuła. Nie można tego zapominać, że się martwię o tym, że każdy człowiek, który ma zwierzę dość długo, to zaczyna się martwić, bo to jest po prostu część rodziny waszej.
te zwierzę. Mam drugiego kota, Danusia, ona już była sterylizowana i Jezu, tak się bałem, wow. No i zbliża się konwent w Chorzowie. Jeśli nie wiecie, zaczyna się za tydzień, w sobotę, czyli 24, konwent w Chorzowie. On trwa chyba 2 dni i z tego co wiem, tam jest tematyka kosmiczni piraci. To jest konwent udzielający się dla sprzedawców minerałów i tym podobne i dla cosplayerów, którzy chcą się wyprowadzić właśnie na takich konwentach. Więc zapraszam serdecznie, ja tam będę dorobił zdjęcia i może zrobię jakiś filmik promujący właśnie na dla tego konwentu, więc zapraszam, pożów 24 marca. No i okej, to by było na tyle. To by był krótki odcinek, ponieważ to on się po prostu... W tym odcinku chciałem po prostu powiedzieć, że chcę zrobić nową serię. Tak, przypominam, jeśli chcecie się wypromować na moim kanale, piszcie komentarze na dole. Ja przeczytam, zobaczę czy mnie subskrybujecie i pamiętajcie, jeden warunek to jest po prostu subskrypcja mojego kanału. Subskrypcja gwarantuje promowanie na moim kanale, więc zapraszam serdecznie do komentowania. Przeczytam, odpiszę wam itp. I zobaczymy jak to będzie, więc... Do zobaczenia, ludziska. Na razie, trzymajcie się. Cześć, piona.